Dzień dobry, Krzysztof Mosiężny, Kurier Rzeszowski. Jesteśmy dzisiaj na Politechnice Rzeszowskiej. Moim i Państwa gościem jest pani Lidia Halińska, dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry, pani Lidio. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, w końcu wraca życie, właściwie wróciło życie, więc wykorzystujemy też tę okazję, żeby sprawdzić, jak nasze piękne miasto odżywa. Droga pani Lidio, jak funkcjonowaliście w trakcie COVID-u, a przede wszystkim jak teraz wróciliście do funkcjonowania już po kwarantannach? Poradziliśmy sobie, myślę, z tym bardzo ciężkim tematem. 11 marca zeszłego roku, jak nas zamknięto, zrobiliśmy kilka projektów. Musieliśmy przejść na pracę zdalną, pracę online. Pierwszy z tych projektów to był bodajże w kwietniu. Mianowicie spotkaliśmy się online z dyrygentami 13 chórów Politechnik z Polski i powstał projekt pod tytułem O Ziemio Polska. Premiera tego odbyła się 18 maja w związku z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II, gdyż do tekstu tegoż, świętego Jana Pawła II, był utwór właśnie O Ziemio Polska. To był pierwszy projekt. Następnie już w maju nagraliśmy w formie online hymn Politechniki Rzeszowskiej, Leć do Gwiazd. To było nie lada przedsięwzięcie, bo to trzeba było jeszcze złożyć te nagrania, które zostały zrobione w domu. Tutaj dzięki naszemu chórzyście, dzięki panu Pawłowi Furdynie zostało to zrobione. Premiera odbyła się w internecie. Pod koniec roku nagraliśmy taki mini koncert świąteczny związany z kolędami. Także cały czas byliśmy w kontakcie. No a teraz na szczęście już praktycznie od 2 miesięcy mamy szansę pracy normalnej na żywo, nie ze wszystkimi. Właśnie dzisiaj jest nam o tyle przyjemnie, że przyjechali do nas studenci, którzy na co dzień pracują online, mają zajęcia online. Tutaj jest pan z Wrocławia, pani z Przemyśla, w ogóle z różnych stron Polski. Zjechaliśmy się, żeby się spotkać i żeby się wspólnie przygotować do festiwalu, na który się wybieramy. No właśnie, ciężki okres za wami, bo epidemia na pewno nie była lekka dla osób, które funkcjonują i ćwiczą na co dzień, prawda? Tutaj słyszymy o trybach online, ale teraz światło w tunelu. Słyszałem, że wyruszacie w turniej, w pierwszej kolejności Paryż. Tak, oczywiście dzięki zgodzie władz uczelni, dzięki sfinansowaniu tego przez władze uczelni, dzięki panu profesorowi Piotrowi Koszelnikowi. Jedziemy na Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr, który odbędzie się w Paryżu w sierpniu tego roku. Będziemy tam jedynym zespołem, który będzie reprezentować Polskę, miasto Rzeszów i naszą uczelnię. Stąd również zwróciliśmy się do miasta, do nowego pana prezydenta Konrada Fiołka, również o wsparcie i możliwość reprezentowania przez nas oraz promocji Rzeszowa Stolicy Innowacji na tymże festiwalu w Paryżu. Także chcemy też współpracować z miastem również i w tym zakresie. No, niezwykła przygoda przed młodymi ludźmi, Paryż, prawda? Jeszcze na koniec pytanie, jakie utwory ostatnio Państwo ćwiczycie? Bo to też dla melomanów z pewnością bardzo znacząca informacja. Więc skupiamy się na repertuarze polskim. W ogóle będą tam 2 koncerty. Pierwszy z nich będzie taki powiedzmy półgodzinny nasz w kościele. Rozpoczniemy oczywiście od hymnu Polski dawnego, od Gaudy Mater Polonia. Zaśpiewamy również nasz hymn Politechniki Rzeszowskiej Leć do Gwiazd, żeby zapromować tutaj naszą uczelnię i oprócz tego polskie pieśni patriotyczne. I na koniec chcemy zaśpiewać Moon River. Z tego względu, że jest to wiadomo piosenka z filmu Śniadanie u Tiffany'ego i to wszystko odbywa się w Paryżu, tak żeby zrobić ukłon w stronę gospodarzy. Pani Lidio,
Serdecznie gratuluję i powodzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Będziemy się starać ze wszystkich sił jak najbardziej godnie, na najwyższym możliwie poziomie artystycznym reprezentować naszą uczelnię, miasto Rzeszów, no i Polskę. Dziękuję bardzo. Są ze mną chórzyści Politechniki Rzeszowskiej. Przedstawcie się, jak macie na imię? Oksana. Kamila. Gabriela. Paweł. Piotr. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panią dyrygent o tym, jak duże wyzwania przed tymi młodymi ludźmi. I pierwsze pytanie, jak minął wam okres covidowy? Czy było ciężko? Było ciężko i to był okres, w którym ja na przykład bardzo tęskniłem za śpiewaniem w chórze. Bardzo się ucieszyłem, że teraz możemy się spotkać na zgrupowaniu, bo spotkaliśmy się de facto pierwszy raz z takim przećwiczonym repertuarem i ponownie mogliśmy usłyszeć to, jak nasze głosy w harmonii pięknie razem brzmią. To jest gigantyczna przyjemność dla nas, więc przez cały ten czas, gdy nie mogliśmy się spotykać, myślę, że wszyscy za tym tęskniliśmy i czekaliśmy, aż ten okres się skończy, żebyśmy znowu mogli, tak jak dzisiaj, wspólnie śpiewać nasze utwory. No tak, doświadczenia covidowe, a jak śpiewało się wam online? Śpiewało się dobrze, aczkolwiek wiadomo, że w grupie się śpiewa lepiej. Jednak to jest zupełnie inny rodzaj śpiewania, bo jednak słysząc innych, samemu też się tak człowiek kontroluje i zupełnie inaczej śpiewa niż w domu czy pod prysznicem na przykład. Czyli zdecydowanie lepiej jednak na żywo, prawda? Zdecydowanie tak. Wiemy, że pojedziecie w tej chwili do Paryża. Czy to jest wyzwanie przed wami? Znaczy się, myślę, że tak, ale też jesteśmy na nie przygotowani ze względu na to, że to jest repertuar, który znamy, który wielokrotnie przerabialiśmy, ale też zawsze jesteśmy otwarci i zawsze wydaje mi się, że jak czegoś się uczymy, to idzie nam to w miarę gładko. Także wydaje mi się, że wyzwanie owszem, ale że sobie damy radę na spokojnie. Więc wszystko przed wami, a wracając do tego, co w tej chwili ćwiczycie, co sprawia wam największą przyjemność? Jaki macie ulubiony utwór w aktualnym repertuarze? Oj, myślę, że ciężko wybrać jeden utwór, ponieważ właśnie nasz repertuar jest bogaty. Bardzo dużo utworów mamy, właśnie utworów polskich, ale też myślę, że wspomniane wcześniej Moon River jest jednym z takich, myślę, że najładniejszych utworów. Czyli klasyka przepiękna, no i w dodatku muzyka filmowa. No jednak tak, jednak klasyka właśnie zostaje w naszych sercach. Też chciałbym zapytać, jak wygląda wasz powrót teraz na scenę? Odzwyczailiście się troszkę od sceny, czy mieliście troszkę ostatnio kontaktu ze sceną? Jak to ostatnio było? Ze sceną przez ten cały okres pandemii można było się odzwyczaić niestety, aczkolwiek ostatnio mieliśmy okazję spotkać się z tym uczuciem na nowo, ponieważ występowaliśmy w Rzeszowie na Festiwalu Chórów Rzeszowskich, gdzie prezentowaliśmy utwór Hahonna, Lesłana, La Jezu. Uważam, że poszło nam wtedy świetnie, więc ten cały okres pandemii i to odzwyczajenie od sceny może jednak na początku napędzało jakiegoś stresu, ale w momencie rozpoczęcia śpiewania te emocje zniknęły i wróciły te wspomnienia ze śpiewania i to, do czego jesteśmy przygotowani. No i też, drodzy Państwo, pytanie o przyszłość. Obawiacie się tego, że ta epidemia się nasili, wróci i znowu będziecie musieli śpiewać online? Mam nadzieję, że nie. Już tutaj, jak wiadomo, idą szczepienia coraz lepiej. Część z nas już jest zaszczepiona. Będziemy mogli dzięki temu wyjechać właśnie na przykład do Francji. I wierzymy, że cała sytuacja epidemiczna już nie doprowadzi do takiego momentu, w którym będziemy znowu musieli się przenieść do pracy online. Mamy, myślę, taką głęboką nadzieję wszyscy i tego byśmy oczekiwali, żebyśmy jednak mogli się rozwijać i dalej pracować nad naszym repertuarem tutaj na miejscu. Drodzy Państwo, jak słyszycie, każdy ma nadzieję, że nie będziemy wracać do zamknięcia. Ja ze swojej strony serdecznie życzę wam zdrowia i zachęcam was do tego, abyście otworzyli nagrania Akademickiego Chóru Politechniki Rzeszowskiej i żebyście się również ekscytowali tymi jakże pięknymi nagraniami. Bardzo serdecznie dziękuję wam i życzę wam powodzenia w Paryżu.